Witam Was wszystkich. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać trochę o histerektomii. Bardzo dużo informacji na ten temat znajdziecie na stronie Chirurgia Płci. Tam informujemy o wszelkich metodach, o wszystkich naukowych kwestiach, jak również też bardzo medycznych zaleceniach. Dzisiaj troszkę bardziej przybliżę to, tak żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda taka operacja. Histerektomia na ogół jest drugą operacją, którą przeprowadzamy u mężczyzny transseksualnego. Wymaga ona już pewnej korekty też danych osobowych. Dane osobowe są potrzebne po to, aby w pełni legalnie przeprowadzić ten zabieg, gdyż jego celem jest zmiana warunków anatomicznych, ale również też pozbawienie możliwości bycia ojcem. Trwale usuwamy gonadę. To, co jest bardzo ważne w tego typu zadaniach, to jest przygotowanie. Trzeba wszystko dobrze rozpatrzeć, tak aby zabieg, operacja była przeprowadzona w sposób bardzo bezpieczny. Ogólnie znane są dwie metody histerektomii. Laparoskopia i histerektomia klasyczna z cięciem skóry nad spojeniem łonowym. Laparoskopia zostawia kilka cięć długości 2-3 cm. I bardzo ważne jest też cięcie, które, za pomocą którego usuwamy narząd. Bo musicie wiedzieć, że ta operacja jest wykonywana dla Was na całe życie. Trzeba całościowo usunąć narząd. To jest podstawowa sprawa po to, żeby móc normalnie funkcjonować i wiedzieć, że nic tam nie zostało w środku więcej. Dlatego elementem tej operacji jest badanie histopatologiczne. To zawsze musi być zrobione. Opowiem teraz o przebiegu operacji, o tym, co jest wymagane, o różnicach między histerektomią klasyczną a laparoskopową. Pokrótce tak, żeby dać wyjaśnienie dla wielu pytań, które mam w trakcie konsultacji. Histerektomia klasyczna wiąże się z wykonaniem 8-centymetrowego nacięcia nad spojeniem łonowym. Z reguły jest ono bardzo mało widoczne, jest umieszczone w linii włosów, poza linią bielizny, także nie widać w ogóle, gdy idziecie na basen, macie krótkie spodenki. Cięcie to pozwala na to, że poprzez rozdzielenie mięśni widzimy cały narząd. Możemy usunąć go wtedy bezpiecznie pod kontrolą wzroku. Usuwamy wtedy jajniki, jajowód, macicę, całą macicę, to bardzo ważne, oraz bardzo dużą część pochwy. Częścią tej operacji, która jest u nas wykonywana, jest też plastyka pęcherza moczowego. Lekkie jego uniesienie, tak aby w przyszłości, kiedy już dojdzie do kolejnej falloplastyki bądź metoidoplastyki, nie będziesz miał problemu z oddawaniem moczu. To jest ważne, aby to dokładnie wykonać. Poza tym też usuwamy w sposób bardzo bezpieczny około 4-5 cm tkanki pochwy, tak aby ona była bardzo krótka, co jest ułatwieniem do operacji metoidoplastyki. Laparoskopowa technika jest bardzo atrakcyjna dla pacjentów. Chętnie ją wybierają, dlatego że oferowane są im krótkie cięcia. One są potrzebne po to, żeby wprowadzić kamerę, narzędzia chirurgiczne wielkości takich długich patyków, którymi chirurg zręcznie operując usuwa cały narząd. Natomiast zawiera ona kilka takich bardzo trudnych fragmentów, bardzo trudnych momentów dla Ciebie. Przede wszystkim jest, żeby usunąć cały narząd, potrzeba jest też wykonać dłuższe cięcie do usunięcia w całości całego dużego pakietu jajników, pochwy, macicy itd. To też się składa na to, że w sumie jak policzymy cięcie i cięcia z laparoskopii do histerektomii klasycznej, prawie wychodzi ten sam wynik. Innym elementem, który często jest pomijany w trakcie operacji, jest to, że nie usuwany jest cały narząd. To jest ważne, bo czasem ginekolodzy, którzy wykonują tego typu operacje u transseksualnych mężczyzn, nie zwracają na to uwagi. Jest bardzo trudno usunąć cały narząd, łącznie z pochwą, od strony brzusznej. To wymaga niezwykłych umiejętności i też odpowiedniej aparatury. Dlatego ważne jest, żeby trafić do takiego miejsca, gdzie będzie to ułatwione.
bo gdy zostanie jakiś fragment tkanki, trzeba go usunąć drogą odkrocza. To jest bardzo trudne, bardzo ryzykowne. Może wpłynąć na nieuchronne, negatywne następstwa. O laparoskopii i histerektomii klasycznej przeczytajcie na stronie Chirurgia Płci. Histerektomię przeprowadzamy w znieczuleniu ogólnym. Cięcie wykonywane jest tuż nad spojeniem łonowym, tak aby można było jak najkrótszą drogą dotrzeć do narządów. Chirurg, który operuje, bardzo delikatnie dotyka tkanek i bardzo pieczołowicie zamyka każde drobne naczynko. Ważne jest, aby nie uszkodzić mięśni brzucha, tak aby między nimi stworzyć odpowiedni otwór, przez który można będzie zobaczyć narządy wewnętrzne. Ten otwór służy do tego, aby usunąć w całości narząd. Jest to bardzo skomplikowana operacja, wymagająca dużego doświadczenia, a jednocześnie też bardzo delikatnego dotykania narzędziami chirurgicznymi tkanek brzucha. Ma to wpływ na efekt, bo pacjenci po operacji tej mogą wyjść do domu następnego dnia, odczuwając niewielki dyskomfort. Narząd, jak widzicie, jest usunięty w całości. I w całości też zostanie przekazany do badania histopatologicznego. To badanie jest bardzo istotne w celu określenia, co dokładnie zostało usunięte. Na koniec zakładane są szwy, które są schowane i stopniowo rozpuszczając się w tkankach dają dobry efekt blizny. Blizna jest praktycznie niewidoczna i nie wymaga zdejmowania szwów. Pacjenci wychodzą następnego dnia do domu, w stanie dobrym mogą funkcjonować już po 2-3 dniach. Podsumowując, to co zobaczyliście to histerektomia klasyczna. Operacja, która pozwala na usunięcie całości narządu. Jak zauważyliście, był tam też duży fragment pochwy, który pozwala wykonać kolejne etapy, metoidoplastykę, falloplastykę, dużo bezpieczniej z dostępu kroczowego. Nie ma czego się obawiać, jeśli masz odpowiednie wskazania do tego. Operacja klasyczna pomoże ci też uzyskać odpowiednią stabilizację pęcherza, tak aby w przyszłości swobodnie funkcjonować, oddawać mocz w pozycji stojącej. To jest bardzo ważne dla bardzo wielu pacjentów i należy to wykonać bardzo solidnie i pod dobrą kontrolą wzroku. To daje klasyczna metoda. Laparoskopia jest metodą bardzo nowoczesną, dającą stosunkowo niewielkie cięcia, ale ma parę punktów bardzo słabych, jeśli chodzi o osoby przechodzące korektę płci. Kilka słów o laparoskopii. Laparoskopia jest bardzo fajną metodą. Krótkie cięcia, stosunkowo niewidoczne, praktyczny brak śladów ingerencji chirurgicznej. Ale ważne, żeby to wykonała odpowiednia osoba, odpowiedni zespół. Cały narząd trzeba usunąć, przekazać do badania histopatologicznego, tak aby był konkretny dowód na to, w jakim stanie był narząd, który został usunięty. Nierzadko do tego potrzebne jest nieco większe cięcie z boku, które pozwala na usunięcie całego narządu. Bardzo ważne jest też usunięcie od strony jamy brzusznej dłuższego odcinka pochwy. To jest bardzo trudne w laparoskopii, przedłuża zabieg i jest niewielu chirurgów, którzy potrafią to zrobić. Wybór metody odbywa się poprzez rozmowę i ocenę narządów wewnętrznych badaniami USG bądź tomografią komputerową. To wszystko ma duże znaczenie, aby celowo i właśnie indywidualnie dla każdego pacjenta dobrać odpowiednią metodę histerektomii. Po kilku miesiącach można rozważać już kolejny etap metoidoplastyki, operacji, która już w całości rekonstruuje narząd, dopełnia korekty płci. Zapraszam do kontaktu, zapraszam na nasze strony internetowe, na Instagram, na kanał YouTube'a, aby zobaczyć kolejne etapy korekty płci.